Bezpieczeństwo w pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Powinien zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki, korzystając z odpowiednich osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca w szczególności powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz dbać o wykonanie tych poleceń. Jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy. Powinien też natychmiast zawiadomić o tym przełożonego. Obowiązki w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy leżą także po stronie pracownika. Pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i wskazówek przełożonych, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy, używać środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.